będzie jednak kompletnie inny. Myślę, że nie wygramy już tak wysoko, ale najważniejsze będzie zwycięstwo. Jestem przekonany, że to będzie jedno z najcięższych spotkań w tym roku na naszym torze. A co ty, Tarnów, Janusz Kołodziej? Janusz, dzisiaj zwycięstwo łatwo nie przyszło, ale ten wynik jest bardzo korzystny dla jaskółek. No wygraliśmy te zawody, bardzo się z tego cieszymy. Były to trudne zawody pomimo tego wyniku. Było wiele ciekawych biegów. Mam nadzieję, że kibice są zadowoleni. No i cóż, idziemy dalej. Następny mecz w przyszłym tygodniu tutaj ze Stalą Gorzów. Wydaje się, że to może być jeszcze cięższy mecz. No patrząc na tabelę na pewno. I też mi się tak może wydawać, że będzie... Ale zresztą z każdym jest tu ciężko. Wystarczy, że coś tam się źle w sprzęcie poustawia i czy jeden zawodnik zawiedzie, czy dwóch i już jest trudniej, ale na razie jest dobra pasa, więc jest się z tego cieszyć. Wielu kibiców zastanawia się, czy nie masz za mało jazdy, a jednak w polskiej lidze pokazujesz, że potrafisz wygrywać tutaj z najlepszymi. No już jest, że tyle lat, że mniej więcej wiem, ile mi potrzeba jazdy, wiem, co dla mnie najlepsze. Także ja jestem zadowolony bardziej z tego sezonu. Wiadomo, że nie jeżdżę po świecie, ale mam normalne życie, jeżdżę jeszcze przy okazji w Unitarium, także dla mnie idealnie.